Let's fucking go. Ewa, same tu mamy w ogóle. Niewyleczone palty, co mi się z automatu nie podoba i czas to naprawić. Ja mam niewyleczone palty. To jest najważniejsze z pytań, które chciałbym zadać na chwilę obecną. Moje palty nie ma prawa być niewyleczone. Dajcie mi leczonko. I teraz się muszę zastanowić, z czym ja chcę chodzić. Mam 77 poziom, nie mam kasy na demony, co mnie trochę niepokoi. Cześć Sebastianie, co mnie ominęło ostatnio? W dużym skrócie próbowałem bić Shiva, Shiva stwierdził, że nie bijesz się ze mną. Na co ja mu powiedziałem, masz rację, nie biję się z tobą Shiva, mówisz całkiem rozsądnie i z sensem. Innymi słowy, dostałem tak smutny wpierdol, że to nawet nie było zabawne. Nie, serio, to był taki wpierdol, że aż przykro było nadpatrzeć. Więc stwierdziłem, że jebać to, idę robić fabułę. No i w dużym skrócie poszliśmy robić fabułę, dotarliśmy do Świątyni Wieczności, którą teraz musimy przejść, aby dostać się do miejsca, w którym będziemy mogli decydować o losach świata i w ogóle. To tak, w bardzo dużym skrócie. Teraz muszę się jeszcze zastanowić, co ja chcę do palty wrzucić. Fuj, obrzydlistwo. Zawsze mogę, tak. Aj, niech będzie mi teraz. Dobra. I z rzeczy, które na pewno chcę zajść jeszcze, zanim pójdziemy dalej, to będę chciał... Będę chciał wrócić po prostu tutaj i zahaczyć o ten pierwszy segment. Bo mam go nie do końca zwiedzonego, a wydaje mi się, że tak będzie najszybciej tam wrócić. Przy okazji Świątynia Wieczności to jest nasza ostatnia strefa przed Alignment Lockiem, więc jak już ją... Jak już dojdziemy do jej końca, to nie będziemy mieli możliwości zmienienia elementu jako tako. Ale pięknie się zaczyna z tym. Plus ubicie tutejszego bossa jest równoznaczne z zablokowaniem sobie do endingu, jeżeli wcześniej nie zrobimy tego Shivy. A biorąc pod uwagę, że Shiva ma 96 poziom, delikatnie rzecz ujmując, nie. Przebiłem to już w zeszłym tygodniu, ale generalnie z Shivą jest ten problem, że on jest raczej bossem na NG+, albo takim, który sprawia, że potem gra jest niedorzecznie prosta. Więc uznałem po prostu, że jeżeli będę w stanie zejść na niskim poziomie, czyli tam to był... Który to był? 83. Jeżeli byłbym w stanie go zejść na 83, to mógłbym z tego punktu kontynuować, bo miałbym też, powiedzmy, w miarę nie jakoś kompletnie napakowane, rozpierdolone party. A że mi się nie udało, to stwierdziłem, że pierdolę to nie robię. I przy okazji też konsula również zostawiłem samemu sobie, bo uznałem, że byłem na nieco zbytnim poziomie. A jeżeli nie robię Shivy, to robienie konsula też jest kompletnie bez znaczenia. Au! Ja nie widziałem, że są strategie, które pozwalają pobić Shivy na 80. Więc jeżeli by nam jakoś specjalnie zależało, to jest to wykonalne, ale trudne. Ile tej rzeczy biją? Well, to jest jedna z ostatnich lokacji w grze, więc byłoby dużo dziwniejsze, gdyby rzeczy tej nie biły, że się tak wyrażę. A przynajmniej zacząłbym się bardzo mocno martwić. Cześć Kali. Oleję sobie ciebie, co na to? To jest i tak pikuś. Pod koniec zeszłego streama miałem okazję spotkać Chio. Nie myć z filmu od chipsów. Czyli demona, który ma tutaj najwyższy poziom i był to poziom bodajże 87. Część moich demonów, z tego co pamiętam, padała na hita. Także generalnie fajnie było. Ale jednocześnie Chio stanowi najlepszą metodę na grindowanie w tym momencie gry.
Zwłaszcza jeżeli mamy akurat demony, które będą miały jego słabość. No bo przecież na razie wiadomo, może być nieco gorzej. Dobra, teraz tak, jestem tu i jeżeli chcę zgarnąć rzeczy, które tu potencjalnie są, to idziemy w lewo. Przy okazji, dla osób, których w zeszłym tygodniu nie było z tego czy innego powodu, gimmickiem tej świątyni są takie świetliste wrota wszelkiego rodzaju. Przez które jak się przejdzie, to tak jakby czas zamarza i przez to generalnie nie można wchodzić w interakcję dosłownie z niczym poza innymi takimi świetlistymi drzwiami. Ale przynajmniej rank też szybko padają teraz. Też z jakiegoś powodu kompletnie zapomniałem. Jezu, ona jest odpadna, naprawdę? Z jakiegoś powodu kompletnie zapomniałem, że jest jeszcze cała ta lokacja przed Alignment Lockiem, szczerze mówiąc. I to był jeden z powodów, dla których tak bardzo źle i negatywnie wspominałem Shivę generalnie. Bo, well, grindowanie na demonach na co najwyżej 72 poziomie przed bossem na 96 jest trochę masakryczne. I zazwyczaj by się to sprowadzało do farmienia go speli jako pierdolony. Ale jeżeli można tutaj farmić, no to powiedzmy tego 90 już da się względnie wbić. A na 90 to już jest bardziej kwestia strategii, aniżeli jakiegoś farta, RNG-czki i wie czego. A tutaj tak jak jesteśmy, no to granie walki jakie są, takie są. No, nie są ani specjalnie łatwe, ani specjalnie trudne. Aczkolwiek w zeszłym tygodniu byłem w pewnym momencie bardzo mocno zmemowany, bo byłem pewien, że jestem w miarę bezpieczny przez Fizzy Flighta i dostałem Hellcrafta za jakieś 90% swojego HP. Nie, wróć, to nie było 90% HP. Ja dosłownie umarłem, ale przeżyłem tylko przez Enduring Soul'a na protagoniście, a miał pełne HP. Gdzie teoretycznie moja postać ma przecież w tej chwili wyższy poziom niż tutejsze demony. Więc niech to mówi samo za siebie. Jeden HP, by the way. No, także taki kryt jest w stanie mi zajść protagonisty tak naprawdę. Zakładałem, że nie ma Enduring Soul'a. Generalnie rzecz ujmując, nie polecam. A przynajmniej już tutaj w miarę zasadnie w act wchodzi, więc nie ma takiego poczucia, że walki dają nam kompletne nic i zero. Esencja Rioja, tego samego, którego ma wparty. To jeszcze tylko ta górna część zostanie. Dokładnie tak, gdzie właśnie biegnie jakaś Kali. Czy ja mogę, tak? Nie. Ale od tyłu już ją wziąć jak najbardziej. Przy okazji tutaj też leci bangielowy motyw, który leciał w Zamku Króla Demonów, czy tej samego Ariocha. Na to absolutnie nie będę narzekał, bo bardzo lubię ten motyw. Cześć, Turo. Jedno. Ale jedna rzecz, która mnie bardzo tutaj boli, to jak szybko mi się mana kończy. Ładne kryty, podobają mi się. Albo jak to woli, podobają się dla mnie. Nie, niestety nie dodaje aż tyle. Może gdybym miał coś lepszego. Ech. Test. No moje, wydaje mi się, że kryt z Hellcrafta od Kali w tej chwili zabije dowolnego demona w mojej party. Więc no jestem trochę należony mimo wszystko. Dobra, jeszcze chciałem zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma. No i też trochę jednak boli to, jak szybko zużywają nam się zasoby, czy tutaj i mana, i hapeki. Bo tak naprawdę chwilę się pobijemy i już tego nie ma. Dobra, teraz tak. Tutaj nie zwiedziliśmy całej tej strefy, z tego co widzę. O, a propos, trochę hapeków i many wpada. Bardzo miłe z ich strony.
to jest Ongyoki, który chyba ma 78, jeżeli dobrze pamiętam, więc nawet nie ma za bardzo go rekrutować w tym momencie. Zresztą jestem biednym człowiekiem, który nie ma za grosz pieniędzy. Ta 78, więc nie ma o czym gadać. Ma też sporo odporności, które mi się nie podobają. Na szczęście mam Midasa, który jeżeli dobrze pójdzie, to sama barionuje go na śmieć. A jeśli źle pójdzie, no to tego nie zrobi. Skąd mam regenerację HP many Saturę? Za to, że mam pełne magazynówki, są mirakle, które dodają. A przed zeszłotygodniowym streamie generalnie farmiłem wszystkie mimany, przed co miałem dużo chwały i miałem na co je wydawać, więc wydałem ją na mirakle. Goddammit, nie weszło. Chciałem się Kai przynajmniej pozbyć. Kto dostaje defense down? Ewidentnie przeciwnicy. I to też jest efekt mirakla, że przeciwnicy dostają losowo któryś... któryś statystykę w dół na początku walki. Brzmi nieźle. Jest w porządku. Nie jest jakieś super przydatne, nie jest też złe. Tak bym powiedział. Pamiętaj tak, na pewno nie jest to coś, za co bym specjalnie latał, żeby to mieć, tak? Ale jednocześnie nie jest to moim zdaniem nic złego. Pozbądźmy się Beastaya. Też sobie nie jestem pewien, czy Catastrophe jest lepsza od Brave Blade'a przez to, że... Brave Blade ma wyższą szansę na kryta. To są właśnie te szare drzwi, o których mówiłem. Przez które, jeżeli przejdziemy, to... Sarki. Musimy znaleźć jakieś miejsce, z którego da się teraz wyjść. Na mapie... Czy ono jest zaznaczone jakoś na mapie? Niekoniecznie. Galit będzie się dało i w miarę łatwo rozpoznać, bo tak jak my teraz sobie biegamy, to drzwi, które nam odblokują, będą właśnie w ten sposób kolorowe. I jakimś cudem ostatnim razem udało mi się zrobić tą łamigłówkę za pierwszym razem, więc teraz pewnie będę musiał się męczyć jakieś 300 razy, żeby to powtórzyć. Albo i nie, bo chyba tutaj wystarczy, że przebiegnę w prawo. Essa. No, także wracamy do miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy praktycznie. Bo, tak jak mówiłem, ostatnio jedyne co chciałem to dokończyć zwiedzać to piętro, którego nie zdążyłem. A jedno głupie pytanie. Ile ja mam gospeli? 8, czyli 70... Potencjalnie mógłbym się dobić do 86 i moim zdaniem to wciąż byłoby nieadekwatne na Shiva, szczerze mówiąc. Bo mówię, zastanawiałem się jeszcze, czy może nie zrobić jeszcze jednego podejścia do Shivy przed samym tym... przed samym alignment lockiem. Ale to jest na razie w kategoriach bardzo intensywnego zastanawiania się bardziej niż cokolwiek innego. No, tutaj jest kolega Chio. Przez którego będziemy musieli przejść, bo tutaj przejścia nie ma jako tako. A który bardzo chce się z nami bić. Jak chce, to mu dajmy to, czego chce. Spadłem na akurację. To jest iście na szczęście, tylko 115, więc nieźle. Co miał za słabości? Zio i Aji. Easy. Aczkolwiek sekryta. No niestety, 87 to jednak już trochę wysoki poziom. I fakt, że on ma 2000 HP, tym bardziej nie pomaga. Jak dobrze pójdzie, tego zdejmę w jedną turę, ale to wciąż... dość długa walka, jeżeli się on normalnie robi. To jest dzik. Na jedną taką walkę dostajemy w 30 tysięcy ekstra, to jest znaczną liczbą jak na w ten etap gry. Przy okazji kolejny Chio.
O dziwo go trafiłem, byłem pewien, że spoduje. Jeżeli nie było, to nie jest tak, że Chiyo zawsze występują same, co widać na załączonym. Na szczęście giniemy, ale są na tle niemądre, żeby używać Hadus Blastu, co jest mi jak najbardziej na rękę. Bo dzięki temu mogę w miarę łatwo zakończyć ich turę. Cała mapa fajna odblokowana. Nic, tylko odebrać najlepszą nagrodę w postaci główna. Ja czy mi się wydawał? Nie, on nie jest podatny na hamę. Nie wiem, czemu mygnęło mi, jakby był podatny. Dziwne tyle. W każdym razie bez Omega Toki na pewno go nie zabije na turę. To tutaj nawet nie ma co się łudzić. Niby nie brakuje aż tak dużo, ale jak na 2000 HP to zabrakło mi 20%, więc to nie jest też mało. Jeden pozytyw, który jest z Chiyo, to to, że mają tylko jedną turę. Bo spoza przeciwników tych potężniejszych ma przecież dwie tury. Nawet jak nadam kantery. Czy chcecie mi mówić, że za to, że to były 3 gili mekale, dostanę nagle 4 razy więcej expa? Gro? I mean, nie będę narzekał, ale... What? Say what? To było dziwne. To było strasznie dziwne. A nie return, tylko auto heal. A mi, jeżeli miałby dawać takie 100 tysięcy expa za jedną walkę... Ja potrzebuję 300, więc 3 takie walki mam wyższy poziom. To rzeczywiście grindowanie mogłoby nie zająć aż tyle, ile może się wydawać, że mogłoby zająć. Tylko mówię, musiałbym zawsze trafiać akurat na walkę z tymi, z Ginmekalami. Ale wtedy... to nawet jakoś... przybrałoby to nieco sensu. Ale i tak raczej nie chcę się grindować na Shiva, uwierzcie mi. Użeranie się z Shiva to straszna modęga. Dobra, zobaczmy co mi mapa powie. Bo tutaj znowu wchodzimy w jakiś taki bardziej poplątany obszar. Mogę sobie to obiec dookoła, kompletnie bez sensu. Wyśmienicie. Ha, ha, ha! Dwie kali Ongyoki, niestety. Motyw tej lokacji tylko mi przypomina Ameno. Ameno? Po moim kurwa trupie. Nie mam pieniędzy. Oh boy. Ameno zrobimy. A! Au. Jeżeli mam być szczery, to moją odpowiedzią byłoby tak. Może jakbym się wsłuchał w to z tą myślą, że to miało być Ameno Dorime, to byłoby nieco inaczej. Dobrze, śpi dalej, głupia kurwo. Podłuj. Oh boy. Znaczy, tutaj to się akurat prosiłem, nie oszukujmy się. Tak samo jak teraz cię proszę, rzucając przez miraż. Innej słowy, ja się generalnie bardzo proszę. Ha, ha, ha. Fryer. Kek. Dobry Figment Slash. Coś powinien zrobić z tym mirażem. Nie będę używał Mikasowi na Litych Bosko. Bez kryta niestety. Mazio Barion wiele mi nie daje. Ale z drugiej strony jest chyba najefektywniejszym, co mogę zrobić. Dobra, to wy w takim razie pasnijcie. Chociaż nie malnujcie mi tu, tak powiem. Zabiję piekto. Będę liczył na to, że Kali zaraz mnie krytną. Nie powinny, ale... Dobra, Figma strasznie trafi. To mi wystarczy na chwilę obecną. Biorąc pod uwagę, że to Figment Slash, to było w miarę do przewidzenia, że nie trafi. Ale zawsze dobrze to widzieć.
20 expa. Nie wiem, nie czuję tego Ameno aż tak bardzo, powiem szczerze. Ta jebana gra mnie baituje w tej chwili. Z tą skrzynką. Idealnie dookoła trzeba to obiec. Fuck me sideways. Wiecie dlaczego nazywa się to świątynią wieczności? Bo będziecie wiecznie biegać po korytarzach i błądzić. Ha ha ha! Esencja Odyna. Nice. Przeskaczkowe z Miku. Miku wciąż żyje, czy to jakieś starsze rzeczy? Bo ogólnie nie, Miku już traktuje jako coś, co jest od zawsze i przez to mam wrażenie, że jednocześnie nie będzie już czymś aktualnym, co wciąż tyle farzy, tak to ujmę. Chyba, że mówimy o jakiejś... Co to za... Yamato no Orochi, halo? Wow, on po prostu uciekł. Chłopca wziął i uciekł, bo usłyszał, że to my. Czemu częściej tak to nie wygląda? Dobra, ja mam ten ale czego nie chcę raczej. Ona nie była odporna na fizy, więc na kurwie. Odyn nie ma many! Dosłownie zero. To oznacza, że czas go zaraz wypierdolić z drużyny. Bo potrzebuję kogoś, kto mi się actually przyda. Ha, ha, ha. A nie będzie Sorosza, nawet jeżeli za wiele rzeczy tutaj nie jest podatnych na hamę. Właśnie, będę musiał zerknąć zaraz, czy mam jakieś demona do fuzjowania z SI poziomu. Podejrzewałbym, że z jednej strony mogę nie mieć, z drugiej strony właśnie... Zazwyczaj ten przedział między 75 a 80 ma zaskakująco dużo rzeczy. Nie wydaje mi się. Dobra próba. Można następnym razem. Shield of God, to jest dokładnie to, co powinienem robić. Not. Gdyby jeszcze to skurwysyństwo nie było tak wytrzymałe. Pomijam to, że te ongielki są podatne na hamę, okej? Okay? To przemilczmy. Tutaj jako ten jemię trochę zrobiło wczula. Przeżyję raczej. A bo nie! A Balion zadał więcej niż myślałem, że zada. A, dobra, mapa mówi mi, że prosto. Czemu ja ich nie trafiam? To już druga taka sytuacja z rzędu, w której mógłbym przysiąść, że trafię. A spudłowałem niemiłosiernie. O mój Boże! Po tym generał akurat Leaflet Fist nie jest fajny, bo nie budzi mnie taki atak. Ech. Dobra, spanie, 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 dobranoc. Au. Okej, to boli. Czy to jest ten moment, w którym zaczynam się niepokoić? Chyba tak. Jeban Megidron.
No dobra, to kto w takim razie skakuje do party? Ha, 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 na szczęście mam dużo demonów, które na pewno okażą się bardzo przydatne. A niech będzie Kali, niech będzie Amanoza. I czy Waski ma jeszcze coś do nauczenia się? Great Curse iPhone. A niech będzie, wskakuj, fajnie będzie. Szukali stale bezczelnie miał minę tych ongioki. Ani trochę. Dobra, tutaj wygląda, że nic nie ma, ale jednocześnie sprawdzić nie też chodzi. Na życie można sobie na dół spać, jeżeli komuś bardzo zależy. Spoiler, nie zależy mi. Fajne takie korytarze, które prowadzą dosłownie donikąd. Ale gracz sobie pomyśli, a może jednak. A może jednak coś tu dadzą. Nope. Nie jest grane, tu będą Chiyo. Jup. O mój Boże, ale to jest walka w pierdolu, holy fuck. Wow! Jestem memowany. Co ty miałeś właściwie? Ja był sam. To będzie zabawne. Zastanawiam się, czy do tego stopnia zabawne. Nie no, oni dopiero co mi zabili Kali, więc one będą wpływione i... Nie, nie będę ryzykował. Zrobię taktyczne sudoku. Tylko wymienię sobie demona. Kurde, coraz więcej mi tego nie żyje, tak to niepokojące. Chodź to skali. Powtórzmy tę walkę. Tym razem na pewno będzie lepiej. Głównie dlatego, że ja mam pierwszy turę. Big Bang niestety nie robi tyle, ile bym chciał. Pod tym względem zawsze się zastanawiam, czy Big Bang jest lepszy niż Omega Toki Crit. I odpowiedzią pewnie byłoby, że czasami tak, a czasami nie. Niestety ma buffu w tej nie wchodzi w grę przez odporności. A z Jobadu już jak najbardziej. Dobra, dobijmy po prostu Kali. A reszta niech już pójdzie na niego. Hulala, potęga widzę. O panie, 15 many. Żeś nie umierać. Pójdziesz spać? Ha! Nie jest to spanko, ale mi raz zawsze cenię. Holy fuck. To był zwykły, ja był same shot. A zdjął mi ponad pół HP. Boję się pomyśleć, co by było, jakbym miał coś, co zdaje rzeczywiście wysokie obrażenia fizyczne. Kurwa. Jeszcze z miraża się wyleczył. Weź umrzyj, co? Monka Giga. Monka Giga. To było najbezpieczniejsze rozwiązanie tej walki, jak to się dało. Jezu Chryste, ile ekspa. Zambarion, nice. Akurat Zambarion się przyda. Kolejny Chiyo. Siema! O, tym razem Adam Alekes. Z każdą walką robi się coraz kurwa gorzej. Przysięgam. Jeszcze jak wybierają Magasuki, to odwogę. Fun and interactive gameplay się szkuje. Ale spokojnie, tym razem się kompletnie nie boję. Ha, ha, ha. W końcu, jak wszyscy wiemy, co
co może pójść nie tak. Jeżeli wasz odpowiedzią było wszystko, to macie absolutną rację. A przynajmniej Mirage im wszedł, więc... mam szansę być w miarę bezpieczny. Aż nie, chwilę. Jeden Adamelech i Chiyo śpią po prostu, więc jeszcze lepiej. To tylko jego dobiję wtedy. To mało. Zastanawiam się, czy jestem w stanie dobić tego Adamelecha. 612 HP. Mało prawdopodobne. Zatem tak na razie. O, nie chcę śpią. Ja to bym najchętniej im jebnął. O, da to lepiej. Bez kryta. Niestety. Zniemy. Nie broń się, jedu. Nie marnujmy to, które się przydadzą. Barion. Szkoda, że ma, a nie zwykle zje Barion. Bo przez to jednak trochę many się traci. Czy Murakuma wystarczy? Powinno. Było blisko, ale wystarczyło. Duże już się ekstra wpadają, bardzo się cieszę. Kolejny Chiyo. To jest tak zwany korytarz doświadczenia. O kurwa. Przez doświadczenie miałem na myśli doświadczania w pierdolu. Ale by się teraz przydał taki demon, który ma Mazio Barion i jest na wysokim poziomie. Prawda, Ody? Nie? Przydałbyś się, co? Chyba jeden Chiyo śpi, więc mamy przynajmniej trochę tu nabicie tego drugiego. Niech będzie ta runda. Jak na dwie te rundy, to nie jest źle. Mogło być lepiej, ale nie jest źle. Tak się trzymajmy. Panie, 14 many, co ja bym bez tego zrobił? O, udało się go coś. To było duże zaskoczenie. Czy już się budzi? Czy jeszcze nie? Nie. I bardzo kurwa jego mać dobrze. Zastanawiam się, czy ja go nie powinien siłowo obudzić. Mogłem dominę przedobrzeć. Ale kij z tym. Będzie fajnie. Przed poison. On będzie sam siebie zabijał. A Manozaka ma dosłowne zero many. Wyśmienicie. Zaraz będzie miała też 0 HP, jak tutaj pójdzie. Albo będzie po prostu wydała Heavenly Counterem. A ja przynajmniej poison dużo robi. Uuuu, 51 000 expa. Momentalnie zaczynam podejrzewać, że to, ile expa się dostaje za walkę, jest zależne od najwyższego poziomu demona w walce. Jest pomnożone przez ilość demonów w walce i nie jest to zależne od tego, jak silne są pozostałe demony. Bo tak to momentalnie naprawdę wygląda. To tak powinno być mana. Trochę jej na pewno było. A jestem obecnie w stanie, gdzie potrzebuję many na każdym kroku.
Co i mapa powie? Że tutaj jest jakaś wąska ścieżka, która prowadzi do absolutnie nikąd. A tu mamy schodne górę. Okej, save point jest. Mamy parę mad. Więcej demonów tam w takich poziomach. Jej! Cieszmy się. Not. Skoro już tu jestem. World of Shadows? Zobaczmy, co nowego jest do wsłuchiwania. Fuzje. Ze specjalnych fuzji mam Huanglonga. Który kosztuje mnie odrobinę za dużo. A przez odrobinę mam na myśli dosłownie jakieś 700 niecałe. Nie jestem pewien, czy byłbym w stanie dać mu cokolwiek, co chciałbym, żebym miał, bo Huanglong też nie jest jakimś super dobrym demonem, nie oszukujmy się. Jest taki w porządku, ale nie jest specjalnie dobry. Zogongen musiałby powstać z Odyna albo z Mota. Bez Mota to nie robota, czy jakoś tak? A więc fuzjować Aerosa jakoś tanio i z tego za i Zogongena? Mam wrażenie, że ostatnim razem przerabiałem to, że z jakiegoś powodu nie chcę tego robić. I chyba miało to związek z słabościami albo z czymś. Zaraz zerknasz. Bo tak, potrzebuję sfuzjować Aerosa najtaniej jak to fizycznie możliwe. Czyli ewidentnie u mnie za 2000. Nie za 16, które było mi proponowane, czy tam 12. Generalnie moim założeniem jest to, żeby mieć tak wypełnione kompendium jak to tylko możliwe. Więc staram się w miarę możliwości. Halo? Monka Giga? Freikugel na rukami? Co to za połączenie protagonistów? Halo? Pani, jeszcze Dipele. To już w ogóle. Same dobre rzeczy. Jest Mada. Mada. Ale generalnie... Bo tak, na Uriela nie mam ani poziomu, ani kasy, na Huanglonga nie mam kasy. Więc chciałem Zogongena. Ja tu Sameshot, Zambarion, Mepatra, Nullforce... Mazandine? Chyba Mazandine. Z tego co jest. Najgorsze jest to, że w tym miejscu, w grze, w którym teraz jesteśmy, już tak naprawdę nie ma za bardzo możliwości na zarabianie. Violent Age ma szansę na użycie Seala. Zmniejsza obronę wszystkich celów. Jezu. No całkiem spoko te swoje własne umiejętności. Wiecie co, zrobię tak. Ta fuzja mi nic nie odblokowała. Teoretycznie mogę Ongiokiego z czegoś sfuzjować. Kali Skadi, Kali Lilith. Tylko to by musiało być coś bardziej fizycznego, mam wrażenie. Coś w ten design na przykład. Then again, Figment Slash, hehe. Można go zostawić, spróbuję go zekutować tak ręcznie i wtedy zobaczę, co z tego wyjdzie. A tak to reszta demonów z tego co widzę jest na za wysokim poziomie. No i tak jak mówię, też w tej chwili jesteśmy niestety na tym etapie, gdzie ciężko się zarabia pieniądze, bo... Jesteśmy w strefie, gdzie po prostu nie ma relikwii, tak? Więc nie mamy czego sprzedawać. Welcome.
i głównie zarabiamy z tego, co znajdziemy sobie po walkach, tak? Albo potencjalnie możemy sprzedawać rzeczy typu Soma na przykład, tak? Jeżeli jesteśmy bardzo właśnie na pieniądze i nie chce nam się grindować. Ale raczej jeszcze tego stopnia zdesperowany nie jestem. Jeżeli uznam, że potrzebuję sobie pofarmić na przykład, żeby pofuzjować, to raczej będę to robił poza streamem. Chyba, że naprawdę będzie ode mnie to wymagało zrobienia progresu na przykład na początku streama. Tutaj mamy cały szereg mad. I granie, jeżeli byśmy spróbowali między nimi przejść, to by się na nas bardzo obraziły. A tak to tylko rozpuszczono w pierdol. Dajer. Czemu oni się zawsze na to dają łapać, nie rozumiem. I Mada był podatny na lód. Tyle pamiętam. Żegnam. Dużo ekstra w miarę wpada za jedną taką walkę. Podejrzewam, że to pokłosi się tego, co wcześniej mówiłem, że przez to, że demon z najwyższym poziomem ma wysoki poziom, a jest dużo demonów w sumie. Więc teoretycznie, jeżeli byśmy bardzo chcieli, to możemy sobie zawalczyć tak naprawdę z każdą tą grupką Mad. Wydaje mi się, że powinniśmy z tego dostać jakiś poziom całkiem. Wow! Wow! What the fuck? What the fuck, Mada? Na stołówkę wchodzą zbrodniarz, Łysamenda i... Pardon, z topologii, a to dopiero pierwszy klient! Nice! Cześć, samuraju. Jestem pewien, że nie umrę w najbliższej turze, prawda? Prawda! To nie jest tak, że mój protagonista jest podatny na ogień, prawda? Ajej. Kurczę, jakoś zniknęło mi się z tej walki, nie rozumiem, co się stało. Wypieram z pamięci to, co się właśnie stało. Moje pieniądze. Podajcie moje pieniądze. O, mogę zawalczyć z każdą z tych grupek mad, co może pójść nie tak. Jeżeli wasza odpowiedź było wszystko, to macie absolutną rację. To jest najgorsze. Dobra, mój ostateczny zestaw antymada właśnie wszedł. Kurz. No przepraszam, Marcinie. Mój protagonista za... O kurwa. I wonder where this one is going. Nie no, powinni patrzeć w jedną turę. Jak ja mam pierwszy turę. Nie, serio, to co się tu dzieje, to jest idealne zobrazowanie SMT. Jeżeli gracz ma pierwszy turę, to walka kończy się w jedną turę. Jeżeli przeciwnik ma pierwszy turę, to walka też kończy się w jedną turę. Tylko w drugą stronę. Okej, powoli zaczynam nam podejrzewać, że to może się nie skończyć w jedną turę jednak. Chociaż... Może? Nie, raczej nie. Ten Buffobarion... Okej, nieważne, teraz nie będzie Buffobarion, muszę mam Buffobarion użyć. No i teraz nie będzie tej natury. Byle tylko on mi czegoś głupiego nie zrobił. A, racja, przepraszam, jak mogłem zapomnieć. Ty głupia kurwa z Medialachanem. Low accuracy. Nie wiem, jak można robić przeciwników, którzy się leczą. TF, TF. Gracz powinien mu zawsze się leczyć, przeciwnicy nigdy TF, TF. Bez kryta. I wonder where this one is going. Heck,
A ja nie używam Adelahanu. Ej, leczący bossowie, czy ktoś powiedział Final Fantasy 1? O, kurwa, zapomniałem zmienić umiejętności. To była moja wina akurat, okej? Okay? 79, nice'u. Nullfire, może się przydać, tylko muszę wymyślić zaraz czego. Bariona nie chciałbym się pozbywać, ja Busamy Shot też nie, tego też nie. Może tego? Niby Yonik. Chyba nawet ten Yonik będzie gorszy. A, Almighty skilla. Dobrze, w której wszystko ma słabość. Obrzydliwe. Tak samo jak obrzydliwe jest to, jak mało... mało umiejętności w trafianiu przeciwników, którzy się nie ruszają. Holy fuck. To już jest absolutna degeneracja. Dobra, nauczony poprzednim doświadczeniem zabijam jedną madę, a potem zastanawiam się co za Izuru. Są przeciwnicy w ogóle, którzy nie mają żadnej słabości? Takie kompletne zero? Bo nie kojarzę tego w głowie, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak dorysykowymi, żeby nie było. Chwilę temu zabijam jedną madę. Nienawidzę takiego czasem holy fuck. Właśnie wyobraziłem sobie scenariusz, którym kompletnie nie trafiam. God damn it, myślałem, że Seal wejdzie. No niestety. Fajna mana Kali, tak ci powiem. Fajnie musi być mieć tyle many. Czy wspominałem, że SMT5 jest bardzo okropny, jeżeli chodzi o dawanie many graczowi? In before Media Rahan. To nie był Media Rahan. To było zabicie mi w części party. Dobra, widzę, że walki już nie dają mi tyle, ile bym chciał, więc czas zrobić taktyczne powroty. Znaczy, żeby nie było, jeżeli coś będzie mi na drodze stało, to będę walczył, ale jeżeli będą całe takie jebane szeregi jak tutaj, to chyba sobie odpuszczę po prostu. Party... A, chodź o tym, fajnie będzie. Na szczęście mam teraz wyrwę, wszystko możemy sobie przejść. I teraz pytanie, czy coś będzie tutaj? Nie wygląda. Poza tym, że parę czerwonego szajsu do zgarnięcia. Przez co się zastanawiałem, czy to już, ale to ewidentnie jeszcze nie. O mój Boże, ja to widzę. Joki, 50 tysięcy mad różnych. Nawet nie będę używał tego. Przydałoby mi się coś, co machamy, prawda? Ale to inna sprawa. Jest to Kali, nie twój. Potrzebuję Seroszy. Przyda mi się coś, co machamy, nie powiem. Potęga. I teraz to pytanie. Hamabarion czy ma Hamabarion? Ma Hamabarion. God damn it. To też jego dobi. Widzę, że ktoś tu ma spanko. Come on! To był ten jeden, którego nie trafiłeś. A ten z mirażem ewidentnie
What the fuck? Co jest to ogólnie tak dzisiaj? Demon z milarzem trafia, demon bez milarza nie trafia. No i to klasyka gatunku, nie wiem czego innego powinien się spodziewać. To jest save point. To wygląda jak save point. Czemu to jest save point? Zgaduję, że jeżeli tutaj jest save point, to tam, w tamtym rozleglejszym obszarze będą jakieś skrzynki do zgarnięcia. Dzisiaj generalnie to nie jedyne, co to sobie widziałem, kawałek tego. Kawałek jeszcze drugiego pięca, którego nie zwiedzałem w zeszłym tygodniu. Au, na hita. Bo w zeszłym tygodniu byłeś, jak się trzeba ubiłem, z tego pamiętam. I mówiłem to też na początku streama jako tako, że zastanawiam się jeszcze, czy będzie sens próbować podchodzić jeszcze raz do Shivy zanim tego? Zanim zrobię alignment locka? Bo jednak parę poziomów mi w międzyczasie wskoczę jako tako. Nice. Wydaje mi się, że to wciąż będzie kompletnie nie miało absolutnie żadnego znaczenia pod względem poziomów. Ale rozważam to... Nie, bo kiedyś głosowanie na godzinę istnienia, dano się na to, żeby zdążyć wrócić z zajęć. Nie spodziewałem się, że potrwa to tak długo, że w następnym semestrze nie będę zdążał wracać z zajęć. Do jakichś miciach mam zapchać 16-18? Mówiłem! Czemu ja właśnie nic nie przyzwałem? A, dlatego. Okej, nieważne. Jednak nie dlatego. Czy ewidentnie dlatego? Ha. Nie, no ja też nie ukrywam, że ja się... Przez to, że ja często robię streamy takie dłuższe, tam powiedzmy 3 godziny, 3 z hakiem, tak? To też sam bym się trochę niekomfortowo czuł, gdyby streamy miały trwać od 19. Bo jednak kończenie streama po 22 jest takie trochę... Jak na to, że jestem człowiekiem pracującym, to jednak na to późno. Już nie wiem, ja akurat topologię uznawałem zawsze za spoko przemysł, szczerze mówiąc. Zwłaszcza w porównaniu do wielu innych. God damn it, weź umrzej. Czemu nie chcesz umrzeć? Może krytnie. Nope. Kurwo. I co, ja jeszcze nawet jego nie zabiję, co nie? Idźcie spać. O kurwa, to milasz. Haha. Hoho. Hehe. Slumber... Nie wytrzymię. Nie wytrzymię. Tego mnie fizycznie męczy dzisiaj. Ten moment, w którym chciałem powiedzieć, że Slumber Vortex się, a potem rozpierdala mi pół drużyny. Nawet na to mi gra nie pozwala, rozumiecie?
Chodź tu, Mikas. Padający czy ten napady skeptów. Znam uczuć. Mieliśmy przynajmniej jeden taki przedmiot. Gdzie u nas to chyba teoria miary była? Gdzie prowadzący też dosłownie czytał skrypty nam na wykładach? Nie był to zbyt ciekawy przedmiot, that's for sure. Kolejna grupa mad. No błagam, jeżeli chcecie mi powiedzieć, że ja to odchodziłem tylko po to, żeby... Okej, okay, najwyraźniej obchodziłem to tylko po to, żeby sobie pozwiedzać. Dobrze wiedzieć. Nie wiem, czy ja mam po prostu jakiś ukryty talent do przechodzenia tego tak, jak powinno się to robić. A na analizie da się mieć pojęcie o tym, co się dzieje na tablicy? Bo ja pierwsze słyszę o takich cudach i czarach. Ja no, śmieję się oczywiście, u nas część osób jak tak ogarniała analizę, ale raczej byli w mniejszości. Dla mnie zazwyczaj same takie powiedzmy praktyczne zastosowanie analizy, czyli powiedzmy liczenie tego wszystkiego, nie było aż takie złe, ale... Sama ta teoria analizy mnie przytłaczała kompletnie. Nie wydaje mi się, kolego. Nie stać mnie na to. Daję. No i tak też się mogę bić. Jest szansa, że ja go nawet jedno tyle zabiję, o dziwo. Jeżeli RNG mi będzie sprzyjać. Teraz to już jest bardziej, jeżeli RNG mi nie udupi. S? No i to jest ekspicho. Tego Chio sobie na chwilę lejemy, bo zaraz będziemy i tak wracać tędy. A nie dziwię się, jeżeli on będzie chciał z nami porozmawiać, jak będziemy w drodze powrotnej. Concentrate Gem. Mówię, z tych gemów akurat jakoś nigdy specjalnie korzystam. Tak szczerze mówiąc. To on mnie goni. Może ktoś jeszcze mnie nie gonił. To bardzo ciekawe. Okej, okay, czyli to prowadzi do absolutnie nikąd. To jest dokładnie miejsce, w którym chciałem wylądować. Absolutnie kurwa nigdzie. Wyobraźcie sobie mieszkać w takiej miejscowości. Nigdzie. Gdzie mieszkasz? Nigdzie. Skąd pochodzisz? Nigdzie. Chociaż skąd pochodzisz, to nawet bardziej pasuje chyba znikąd. Nie wiem, jak na to, że to są tak silne demony, to mają dla mnie strasznie taki komiksowy design, te Chio. Może to kwestia jakiejś takiej specyficznej kolorystyki, może to kwestia tej tarczy, którą mają, ale moje strasznie takie komiksowe mi się wydają. Nie wiem, jak to irritate. Nie chcę ryzykować, że rozbije się o tą... Oddałmy. No niestety, tym razem przeżyję na 99%. Czy ja strzelę najlepszego przyjaciela człowieka, czy ja otruka?
Au. A nie, ważne, to on siebie zabił. Lo. Stracę tylko jakieś to coś ważnego. Dosłownie tylko powiadomienia, których nigdy nie czytam. Że to u mnie Outlook. Nie, to tym razem u mnie. Ice Gem. Jej. Gemy to piękniejszy przedmiot, z których już rzeczywiście korzystam, tak TBH. Mitra ma trochę mało many. Kogo mogę wrzucić? Chodź, Adioch będzie fajnie. Adiocha wrzucimy, autohila machniemy. Czyja się zajmiemy? Dziwnie się czuję, myślę, że Nebidos w tej chwili jest takim po prostu demonem na zasadzie. Machnąć ręką. Okej, to nie było coś, co mogę machnąć ręką po prostu. Magazów, nie napełnisz mi się? Nie. No spójrz się na ten pasek magazynki, no. On jest tak blisko. O, widzicie. Dadę. Dadę. Istnieje świat, taki idealny świat, w którym go zabijam. I chyba... Nic nie mówię. Helmao. Pięknie to wyglądało, nie powiem. Apel, kawałek, wszystkich status elements. Omegle, lul. Mana AIDS. Nope. Wystarczy opasnąć do DNA. Mam wrażenie, że mówiłem to już dzisiaj innej osobie, ale proszę przesejmuj z sensem. Bo aż mi głupio. To ma za dużo sensu. Rzeczy, które są sensowne, mnie dzisiaj przerastają. Dobra, mapa wskazuje, że muszę tędy iść. Czy to kolejny czyja? Jup. Pięćdziesiąt czyja pół... Shit. Nie, że hejcił Yamato na Orochi, ale mogłyby iść w chuj. A Jibarion? A Jibarion. Ziobarion? Ziobarion. A Toxic Spray. To nie paść tę turę, jeżeli niczego nie zjebię. Jest Sunia. Boże, 60 tysięcy ekstra. I to highlight do Makeza będzie. Haha, Zako stajknie. Dobra, gdzie jestem, gdzie chcę być? Jestem tu, chcę być. Tam jest Chio. Tu pewnie też będzie Chio. Jup. Hello. Te Chio dają naprawdę dużo ekspa i to jest fajna rzecz. Zwłaszcza, że miejsce, do którego zmierzamy, to by poza mną nie jest lokacja na 75 poziom Ainsekia. Co mi się nie podoba, to że Ongyoki nie chcą umrzeć od tych... od Hama ataków. Ale pewnie po prostu, że odmagam w tej chwili.
zdecydowanie to dużo wymaga. To się źle skończy, coś tak czuję. Nie żem, hejciu. Czy ty chcesz mi mówić, że on to trafił wszystko? Naprawdę? Te hapeki! Jezu, te HP, co oni mieli. Tak mi się kurwa przykro zrobiło. No i dobra, teraz zabicie jego już powinno być proste. Osiemdziesiąty, nice. Wydaje mi się, że 80 to jest taki poziom, na którym zazwyczaj się kończy SMT, jeżeli się nie robi jakichś specjalnych bossów, endingów i tak dalej. Takie mam przynajmniej wrażenie. Nie wiem, czy w którymś SMT się kończyło jakoś zauważalnie później niż na 80. Bo tak do głowy to mi za bardzo nie przychodzi. Może w redukcie, ale to też kwestia bardziej... powiedzmy Reduxa, aniżeli tego, aniżeli samego Saint Jenny. Bo tak to na kojarzy można skończyć między 75 a 80. Oryginalne Saint Jenny podobnie. Czwórkę też kończymy jakoś bliżej 80 chyba, aczkolwiek tego... powiem szczerze. Robiłem z tego streamy, ja pamiętam, że je robiłem, ale nie pamiętam za cholerę game'ów SMT4. O, odłączyłem sobie schadki. Ten kabel pewnego dnia mnie zabije.